Nie, bardzo łatwo zdałem się przekonać do tego, aby przyjechać tutaj do Gdyni na kongres sekretarzy. Tego typu wydarzenia organizowane raz w roku są potrzebne, bo mamy możliwość spojrzenia na pewne problemy, które są aktualnymi problemami polskich samorządów, wymianę wspólnych doświadczeń, porozmawianie, podyskutowanie, więc myślę, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne i powinny być kontynuowane. Z racji tego, że jest to rok wyborczy, na pewno panel dotyczący wyzwań w kontekście wyborów i całych zmian związanych z kodeksem wyborczym, urzędnikami wyborczymi, transmisjami online, to będzie niewątpliwie panel, który będzie bardzo interesujący. Mam nadzieję, że da odpowiedź na kilka bardzo ważnych pytań nurtujących dzisiaj samorządy. Także to, co za chwilę się stanie, a trwa już od 2 lat, czyli wdrażanie zapisów rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, także niewątpliwie może budzić ciekawość i będzie ciekawym wydarzeniem na tym kongresie, ale także i zmiana ustaw samorządowych, która wywołała wiele kontrowersji i wiele znaków zapytania, chociażby budżety partycypacyjne, które, no, zdawać by się mogło, zostały nieco usztywnione przez ustawę i może to spowodować skutki odwrotne od tych, które prawdopodobnie zamierzał wprowadzić ustawodawca. Tak, oczywiście, no, jeżeli będzie tylko kongres w przyszłym roku organizowany, jak najbardziej. Tematów w samorządzie nigdy nie zabraknie. Zawsze jest to rzeczywistość stale zmieniająca się i przez to inspirująca. Dlatego też myślę, że tego typu spotkania są jak najbardziej wskazane i mam nadzieję, że będę mógł się wybrać w przyszłym roku także.